wrócić to tylko. Ostatnio miałem krótkie spotkanie z religijnością i zauważyłem taką zależność, że im bardziej człowiek jest dalej od Boga, tym bardziej broni przejawów Jego obecności w formie różnych fetyszy, czyli krzyżyków na ścianie, różańców, obrazków, a nawet Biblii leżącej na półce. Więc chciałem powiedzieć wszystkim oglądającym nas, żeby zostawili fetysze i to wszystko, co nie prowadzi, bo Biblia leżąca na półce, zakurzona, jeżeli nie, czy czytana, jeżeli nie prowadzi cię do spotkania z żywym Bogiem, to coś jest nie tak. Najważniejsze to jest życie, które daje ci Bóg i to, że zaprasza cię do niesamowitej relacji z Nim. Amen. Takie...